mroźnych uścisków. Dzisiaj zagramy sobie wiedźmą. W ostatnich buffach, jakie dał Behavior, tutaj się pojawią na ekranie, jest jeszcze silniejszym killerem niż była przedtem. A była już całkiem w spokojnym miejscu. Była tak naprawdę niedoceniana. Kontrolowało ją koordynacja turwowo frenców, którzy mogli jej niszczyć trapy w momencie, kiedy się nie mogła tepać. Ale o co chodzi w dzisiejszym buildzie? Jest to bardzo stary build. Możemy tak naprawdę zamiast deadlocka wziąć cokolwiek, co będziemy używać do spowolnienia gry. Ale tutaj chodzi głównie o taktykę hit and run. Zostawiamy osobę, którą uderzymy. Możemy oczywiście kontynuować chase'a, ale jeżeli nie mamy setupu na mapie, nie mamy możliwości wrzucenia surwa w trapa, lepiej tego nie robić, bo jesteśmy 4-4 killerem. Te perki umożliwiają nam się zakradnięcie i dobicie surwa w późniejszym czasie. Więc jest bardzo prosty. Pomógł mi wygrać ten mecz. Zapraszam do oglądania. Dobra, zobaczymy. O, jest. Trochę zbyt oczywista ta pułapka, ale niczego nie poradzę. Tak na środku ulicy postawię. Tutaj. Proszę cię, nie ma sprintu, bo miałbym problem. Wstawię sobie trapa. Ona się zacznie leczyć. To jest jej koleżanka. Ja się depnę? Nie depnę się. Dwa sprinty niestety. Serio to taki progres miało? Cóż, mam ten trap, niestety szkoda, że nie zdetonował Chase'a. Dawaj. O, tak daleko. Boże. To sobie zatarpuję. Ale czemu to takie duża jest ta mapa? Tepnąć nie mogę. Ja pierdziele, 48 metrów, a byś jakbym 2 metry miał zasięgu. Tracę 200 genów, bo nie jestem w stanie kogo złapać przez dwa sprinty. Ta deadlock w ogóle mi bloknął tego gena. Boże. Przewodnicząc sprintów. Tylko próbuj to zrobić. Proszę, to zbloknięte jeszcze, bo może się to kopnąć. Oczywiście zatrapuję tego gena. Czy ją. Gdzieś ten region tutaj. Kurde. Zdetonowała to. Dobra. Może być rana. Nie uruchomili mnie tego trapa. Nieźle. Ja ustawiłem tu trapa, gdzie on jest? On był tutaj, na tym genie. Ktoś go chyba musiał zmazać. Z tego stuna nie mogę się tepnąć na czas. Muszę znaleźć ich, gdzie się oni leczą. Ciekawe, że mnie słyszałaś. Tu jest trap. I znowu. Jest to daleko i ani się tepnie, to minie 300 lat. No, ta mapa jest za duża dla mnie. No i co zrobisz teraz? On w ogóle deslaguje. No i co zrobisz? Mogę ją w ogóle uderzyć jak coś.
bo miałem chyba tyle range'a. To na range'a teraz by mi się przydał, bo nie jestem w stanie być w 70 miejscach na raz. Nie chciałem wchodzić pod tą paletę, nie? Ta mapa jest olbrzymia, a ja mam ograniczone trafy. No i co? Mnie się też nie trafiło to. Tutaj trapa niestety nie mam. Ale dobra. Zabiłem ją. A tam trap jest na oknie. Tego. Dobra, obliczyło jej kamerę. Ja to położę tu trapa. I kopnę. Kolejnego dam. Ona powinna umrzeć. Będę miał znacznie łatwiej. Witam. Sobie to trapuję. No i co? Niezły lip. Prajże. Kurwa, podnosi już, ale dobra, jest lepiej. Kolejna ranna. Jest trap. I się wpierdzielą w trapa. Ja tutaj zablokuję ten teren. Witam. Dobra, w takim razie idę pod hak, bo widziałem ją. Spełnię kolejnego trapa. A ty co robisz? Ja się regresuję, więc... Super. Tam jest traf w rogu, fajnie było, jakby ktoś to zdetonował. Postawię to sobie tutaj. Oni ją nie będą mogli uratować. Zbyt dużo kontroluje terenu. Postawię sobie tu trapę, jakby chciała sejwować. Tam. A idę ją powiesić. No cóż, na pierwszym haku stała przekampiona. Zmienię sobie te strapy w innych regionach, żeby nie kampić tamtej strefy. Witam.